Okej, to sobie teraz zrobimy odciągnięcie czystego czynnika. Ostry cholera. Jezu, kto to dokręcał, ludzie? Dobra, włączamy maszynkę. Bierzemy tryb manualny. Bierzemy odzysk. Odzysk głęboki. Robi próżnię w przewodach. Okej, tu mamy. Okej, więc tak robimy. Tu mamy 7,1 kg. Podobno czynnik był. Zobaczymy. Teraz maszynka zgasła. Włączyło się. Proszę czekać. Zobaczymy, co ona wymyśliła. Zużyty olej. Czy coś tu poleci? O, na razie jest jeden. Ucieka was. Dobra, to robimy teraz tak. A wydrukujemy sobie. A. Ładnie. I teraz, skoro ona tylko odzyskała 47 gram tego czynnika, robimy sobie wyjście i robimy sobie próżnię. Teraz tak, czas próżni, czas kontroli szczelności. Kontrola szczelności, możemy tak, nie, robimy tak. I tu jest informacja też, czy nie będzie wiarygodna, jeśli czas próżni będzie krótszy niż 15 minut. No mamy 15, zrobimy 16 i 10 minut test szczelności. A instrukcja mamy. I to jest takie prawidłowe, książkowe. Teraz będzie nam robiła próżnię przez 16 minut. Później przejdzie w tryb badania szczelności. Ale tu już widzę, że tu jest takie stabilne. Ostatnio był tutaj Passat i gość miał podejrzenie, że instalacja jest nieszczelna. I to było od razu widać, bo próżnia skakała tak 96, 84, 96, 84 podczas właśnie tworzenia próżni. Już tak jakby gdzieś tam łapało lewe powietrze. Tutaj w tej chwili pokazuje stałą wartość. Pytanie, czemu tak mało czynnika było to ostatniego? Samochód stał, co prawda nie jeździł. No zobaczymy, nie? W tej chwili mamy
16 minut próżni, przyjdziemy tu sobie za 16 minut. No i mamy już teraz próżnia wykonana, mamy 10 minut teraz badanie szczelności. Tutaj mamy minus 0,96 bara, czyli minus 14 psi. Niecały 1 bar jest podciśnienia i teraz zobaczymy przy końcu tego czasu, czy z wartości tutaj cokolwiek zejdzie. Jeżeli zejdzie, no to oczywiste jest, że jest jakaś nieszczelność, aczkolwiek to też nie jest w 100% pewne badanie, bo spotkałem się z taką sytuacją, że gdzieś tam była jakaś przy przewodzie gumka i to podciśnienie wytworzone tą gumkę przyssało do tego przewodu i maszyna, no tak mi klient opowiadał, maszyna nie pokazała żadnej nieszczelności, tak? No jak dostała z powrotem instalacja napełniona czynnikiem, wiadomo, wytworzyło się tam to ciśnienie, no to ta automatycznie ta gumka, która była przyssana pod ciśnieniem, ona sobie od tej rurki odeszła i czynnik zaczął uciekać. No i gościowi był tu u mnie, mówił, w ciągu tam chyba 2 tygodni bodajże cały czynnik uciekł. Także no ja też planuję kupić sobie butlę z azotem i zrobić po prostu test, oprócz próżni zrobić sobie na ciśnienie, nie? Bo no, tak jak mówię, ten przypadek to taki dosyć ciekawy przypadek, który no, pokazuje na to, że ta próżnia to no, nie gwarantuje w 100%, że nie gwarantuje w 100% wykrycia nieszczelności, nie? No okej, zaczynamy. Ja spróbuję tutaj jeszcze, widać cały czas jest to podciśnienie stałe pomimo 10 minut. Niektórzy powiedzą, że to mało. Spróbujemy może zrobić sobie 20 minut albo pół godziny. Teraz zobaczymy, czy da radę, czy znowu trzeba będzie robić próżnię ponownie. Jest czas próżni. 16, nieszczelność nie wykryto. Czas kontroli 10. Wydrukować? No nie musimy tego drukować, ale zrobimy sobie jeszcze raz. Próżnię zrobimy 16, a czas kontroli szczelności zrobimy sobie na przykład 40. A, czyli nie idzie zrobić więcej, ale tu jakbyśmy zrobili na przykład 30 minut, czy tu będziemy mogli? Nie. Nie, czyli wartość tej próżni, czas kontroli szczelności jest nie do. Okej. Czyli nie ma sensu, nie? Czyli robimy wyjście. No i tyle, nie? Zrobimy jeszcze raz odzysk. Zobaczymy, czy coś odzyska. No dobra, no nie podłączaj, ale zrobimy sobie tak. Jeszcze raz, bo coś mi tu... My sobie je tutaj zamkniemy, tak. Okej. Tego też zamkniemy. Ale tak niedokładnie do końca piszę, bo podłączone mogą być, tylko kwestia. Dobra. Tworzenie próżni. Okej. Ja wtedy miałem tam tą butlę zakręconą. Zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni, bo ona w pewnym momencie się tam zastanawiała, ta maszyna. No zobaczymy teraz. Dajemy tu ładnie. Ale już nic nawet nie słychać, żeby coś syknęło.
Ok, zawory mamy odkręcone. No zobaczymy. Robimy sobie bazę danych. Honda. To jest ten. Denso, Dance Oil. Oj, zaimportowano. Robimy wyjście. Zrobimy sobie dodawanie nowego oleju. Nie? Nie. Dobrze. Okej. No to co? No to robimy pyk, nie? Już miałem taką sytuację, że też maszyna nie dała rady tyle napełnić. Wyświetlił się komunikat, żeby uruchomić silnik. No tutaj ciekawe, czy nie będzie czasami tej samej sytuacji, bo widzę, że tak troszeczkę słabo to idzie, aczkolwiek no zobaczymy. Może się mylę. O, zbyt mała prędkość procesu lub wyjść z procesu napełniania. No dobra, wstrzymane. Robimy tak, wyjście. Tak. I robimy odzysk. Robimy głęboki. Ok. Trochę poszło. Jest winowajca. Teraz tak, dobra. A czy jaka bystra maszyna, no. Dziś jaka bystra maszyna. Proces próżni zatrzymany. No dobrze. Co my? Dobra. Patrzcie, i tym sposobem zobaczymy, ile tam niecałe chyba 500 weszło. Zobaczymy, ile ona odzyska teraz. No, to jak zaworeczkiem tym leciutko uciekał czynnik, syczało, to trzeba będzie, mam taki komplet zaworków, będzie trzeba po prostu wymienić. Dlatego tutaj nie wykazuje, czynnik mi uciekł, a maszyna nie wykazała nieszczelności, bo jest tu sprzęt założony, jest złączka założona na ten zawór. No i de facto tutaj nie pokaże nieszczelności, nie? Ciekawy też przypadek, czyli wniosek jest taki, podczas wykonywania testu na próżni, jeżeli zaworek mamy nieszczelny, to próżnia nam tego nie pokaże. I tyle. No, 320 jest już odzyskane. Ciekawe, bo zawsze tutaj tak widać ten czynnik, jak płynie w tej chwili. Nie bardzo go widać. No tak, jak widać, jak spada ciśnienie. Jesteśmy coraz bliżej końca tego procesu odzysku. Ale maszyna fajnie pokazuje. Tu nie ma to zrób, tam to zrób. Jak dla takich mniej doświadczonych, to bardzo fajna funkcja.
mi tu ta setka, mi gdzieś niecała setka uciekła. Chyba że jeszcze ściągnie z węży, po odłączeniu to się do 7,2 wtedy wyrówna, bo było 7,2 w butli. Ładnie, ładnie odzyskuje, nie można powiedzieć niczego złego o tej maszynie jak na razie. Sprawdza się. O, zrobiło się ciemno. A jest 7,2 kg, także wszystko jest ok. Nie może się zdecydować, ile odzyskała tego czynnika. Ciekawa sprawa. A zużyty olej, oleju nie było, także nie powiem. O, cicho jest, jakieś 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze gdzieś tam się jakiś olej znalazł. No proszę. To co? Drukujemy, nie? Ciach. O. Proszę bardzo. Jest, jest. I dla klienta mamy potwierdzenie. To co? I to by było na tyle. Robimy sobie wyjście. Ja sobie już tu pogrzebię. Na razie na tym byśmy zakończyli testy.